Od jego ostatniej produkcji w Polsce minęło 12 lat. Czy Roman Polański swój nowy film nakręci w kraju nad Wisłą? We wtorek 24 czerwca w krakowskich Sukiennicach odbyło się spotkanie z Robertem Benmusem, francuskim producentem ostatnich filmów Romana Polańskiego. Najnowsza produkcja opowiada o aferze Dreyfusa, francuskiego oficera pochodzenia żydowskiego, który w wyniku spisku został niesłusznie posądzony o zdradę państwa. The action effectively is taking place in Paris at the beginning of the 19th century, but we have a lot of construction to be made in studio, and this is the reason why we are visiting Polish studio. Producent odwiedził już Alvernia Studios, przed nim wizyta w Warszawie, w ATM Studio i w wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. This project is a big project with of the size of The Pianist. It's not a small production, it's a big production, and we are talking, because we are just starting the pre-production, we are talking of a budget of 35 million euro. Polski Instytut Sztuki Filmowej miał już swój udział w dwóch ostatnich filmach Romana Polańskiego – Rzezi i Wenus w futrze. Dyrektor PiS-u zapewnia również wsparcie najnowszej produkcji i jest przekonana o jej powodzeniu w Polsce. Jeżeli to tylko będzie możliwe, to jest zdecydowany na robienie tego filmu w Polsce i chce do Polski w ogóle wrócić. Wrócić może nie na stałe, ale często tutaj bywać, wynajął mieszkanie, jest zameldowany, chce pokazać Kraków swojej rodzinie, więc myślę, że mamy duże szanse, jeżeli oczywiście spełnimy wszystkie oczekiwania producenta. Jednym z oczekiwań Roberta Benmusa jest gwarancja bezpieczeństwa reżysera w razie ewentualnych żądań ekstradycji ze strony Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o techniczne oczekiwania, producent jest zadowolony z tego, co oferuje mu strona polska. We know already the power and the capacity of Polish crew having made in studio in Warsaw for The Pianist. Film kręcony będzie w języku angielskim. Obsada nie jest jeszcze znana. Zdjęcia planowane są na wiosnę 2015 roku.